No, widzę, że wyglądam bardzo kwitnąco. Ale dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Z pieskami jestem. I w ogóle wiecie co? Tak się ucieszyłam, myślę, o 17 stopni. To ja sobie z bluzę założę. Jest mi tak gorąco. Ale jeszcze jest tak, wiecie, że można z pieskami chodzić. Więc korzystamy. Dzisiaj testuję nową metodę robienia włosów Dysonem, bo odkąd obcięłam, to każde mycie praktycznie kończy się Dysonem, jako że te włosy po prostu ładnie mi się układają i one faktycznie, kiedy mam krótsze, trochę bardziej chcą się falować. Ja już nie mam siły na wydobywanie skrętu, nie, ale widzę, że mają większe predyspozycje właśnie do kręcenia się, dlatego używam po prostu Dysona, bo te loki trzymają mi się naprawdę dużo dłużej. I dzisiaj przetestowałam taką metodę, że normalnie kręciłam włosy, ale jeszcze na włączonym Dysonie ściągałam go, bo tak widziałam gdzieś tam mi na TikToku wyskoczyło, że Laska tak robi i że jej to trzymały dłużej włosy. No ale jeżeli chodzi o taką pielęgnację właśnie utrzymującą ten skręt, to używam właśnie tych dwóch. Jak w ostatnim vlogu wam pokazywałam, co używałam na Indizie, tak teraz wam pokażę, co używam tutaj w domu. Jak widzicie, to są dużo większe opakowania, więc no nie zabrałam tego ze sobą. I ta pianka faktycznie trzyma długo włosy i właśnie ten duet sprawił, że cały czas przez kilka dni, jak nie myłam włosów, bo źle się czułam, miałam okres migreny, te sprawy, to ja wtedy nie mam siły i nie zawsze myję te włosy. I ten duet sprawił, że te włosy nie były tak pokręcone oczywiście jak w pierwszym dniu, ale widać było, że one cały czas właśnie miały tą taką teksturę fajną. I to jest właśnie ta Vela Flex, ona też ma jeszcze ochronę przed ciepłem, więc bardzo fajnie. No i ten lakier jest bardzo dobry, więc teraz moje włosy wyglądają tak, jeszcze ich nie będę rozwalać, bo jeszcze tego nie potrzebuję, ale na mokre włosy właśnie tak wmocowałam tą piankę i teraz będę właśnie tym lakierem sobie utrwalać te loki. Ja to robię tak i zaraz jeszcze spuszczę głowę i też będę lakierować. O! I a już widzę, że tutaj mi tak się ładnie, chyba jednak ta metoda na mnie akurat nie działa, też z tej strony się trochę lepiej utrzymała, ale tu widzę, że mam w ogóle takie już nawet proste te włosy. No one były trochę mocniej wysuszone niż na 90%. No ale dobra, zobaczymy. Nie muszę mieć dzisiaj jakichś super pięknych włosów, bo i tak będę wychodzić, więc i tak je zwiążę. Zobaczymy. Hibiskus. Hibiskus, tuś. Ale to jest hibiskus. Ha, cześć. Biskus? Nie no, że haj, że wysoko. Ha, wysoki biskus. Hibiskus. Hej. Tak jak nagrywam to we vlogu, to to tak dziwnie wygląda, pamiętam. Siedzi, gada jakieś pojedyncze słowa. No i teraz będę się śmiać przez was. Hibiskus. Hibiskus to prawdziwa magenta. Prawdziwa. Wyłączam to, szkoda życia. Ale ogólnie robię słocze tych nowych blogów z Fenty. Bo dostałam od Sephory. W ogóle byłam w szoku, jak dostałam paczkę, no bo ja raczej od Sephory już nic nie dostaję. I jak zobaczyłam, że jest fajny, mówię, o mamo. I pierwsze wrażenie, one są tak kremowe i tak cudowne. Muszę znaleźć swój ulubiony kolor i będę gotować. To, co chciałam, już nagrałam. Nagrałam też to, co mam na ustach, bo połączyłam sobie właśnie te nowe konturówki z jednym kolorkiem. Ale chciałam wam zrobić unboxing z mojej paczki z YesStyle, bo znowu zamówiłam. Jest tutaj kilka ciekawych rzeczy, kilka do filmów, kilka do testów, więc pierwsza rzecz, którą już otworzyłam i używałam, to są te płatki hydrożelowe, hydrokoloidowe z Cosrx. One są tam chyba po 10 zł i mamy ich tu 24, więc pomyślałam, że sobie wezmę i one faktycznie dają radę pod tym kątem, że jeżeli nałożycie je wieczorem, no to rano, jeżeli coś tam jest do wyciągnięcia, to to wyciągnie faktycznie i jest to też plus, bo sobie to zakrywacie, więc nie możecie tego wycisnąć. Więc dwa w jednym. Oczywiście no, nie musi być to z Cosrx. Nie wiem, czy to jest Rossmana, bo ja w ogóle widziałam, że teraz jest taki
taka metoda, że dziewczyny noszą w ogóle te takie gwiazdki czarne i jakieś takie po prostu do ludzi. Kiedy ja byłam młoda, nie, jak to się mówi, w moich czasach tak się nie robiło. No, w moich czasach tego nie było. Ale właśnie jestem ciekawa, czy tamte działają na tej samej zasadzie co te, czy tamte są po prostu, żeby zakryć te pryszcze. Dajcie mi znać, bo one chyba są dostępne w Rossmanie. Kolejna rzecz, którą kupiłam, bo chcę zrobić taki test najpopularniejszych kremów BB koreańsko-azjatyckich i właśnie jednym z nich jest krem BB z marki Mizon, to jest Nail Repair Intensive BB Cream. Mam go w kolorze 21 i tu mamy oczywiście znowu jako kremy BB koreańsko-azjatyckie SPF 50+. Czy nie wytrzymałam i już dzisiaj użyłam? Być może, czy jestem zachwycona? Być może, powiem wam, że wygląda tak delikatnie, tak ładnie na skórze. No, tutaj nie zobaczycie. Ja upewniam się, że nie mam włączonej tego wygładzania, bo dużo osób właśnie jak nagrywa takie vlogi ma włączone wygładzanie w aparacie, a to naprawdę robi ogromną różnicę, bo kiedyś przez przypadek mi się włączyło i ja tak, wiecie, nagrywam i myślę, kurczę, coś to skóra jakoś tak dziwnie wygląda, jakoś tak zbyt wygładzona. I później patrzę, ja miałam to włączone, myślę, no pięknie. Ale ja tego wygładzania, jak widać, proszę bardzo, włączonego nie mam. W ogóle pokażę wam, więc tak wygląda wyłączona opcja, a tak wygląda włączona. Teraz z tej perspektywy tego nie widzę, więc mam nadzieję, że to będzie widać już normalnie na nagraniu. Ale nie wiem, dlaczego mam w ogóle wersję low, że nie mogę mieć high. Nie wiem dlaczego. Ale wracamy do tego, co było, więc tak wygląda ten krem na skórze. Na razie bardzo mi się podoba, oczywiście zobaczymy jak się utrzyma. Ale oprócz tego kupiłam jeszcze kosmetyki takie, żeby w ogóle nagrać test kosmetyków do makijażu, bo ja nigdy nie miałam takich rzeczy, bo mam na przykład tutaj róż z marki Lily by Red, mam Amuse Gel Fit Tint, w ogóle jestem bardzo ciekawa właśnie tych tintów, bo też takich rzeczy nigdy nie używałam. Mam nawet korektor koreański, mam z Vanilla Co Prime Primer Finish Powder, czyli to jest puder. Tutaj mam rozświetlacz i mam jeszcze Twinkle Pop, taki glittering eye stick, no bo jak wiecie, ja to bardzo lubię takie błyszczące na oczy. I jeszcze, to jest też jakiś Juicy Lasting Tint. No i słuchajcie, musiałam wziąć, ja wiem, że to nie jest konkretnie krem BB, ale ja to po prostu połączę jako jedno, to jest super popularne, to jest teraz przecież najbardziej trendowy produkt, czyli Tear Mask Fit Red Cushion. I powiem wam w ogóle, powiem wam w ogóle, że to jest śmieszne, bo zawsze te wszystkie koreańskie rzeczy są super jasne. I przez to, że on nieraz wpadł viral na TikToku takim ogromnym, to oni strasznie zaczęli rozszerzać tą gamę kolorystyczną, ale w te ciemne kolory, bo ja wzięłam najjaśniejszy dostępny. Przecież Koreanki i Azjatki są ode mnie jaśniejsze. A przynajmniej tak mi się wydaje. I jak patrzyłam na swatch, to stwierdziłam, że no nie ma opcji, żeby wziąć coś ciemniejszego, bo to wydaje mi się być ok. Więc zobaczmy, jestem bardzo tego ciekawa. No a jeżeli chodzi o pielęgnację, to dostałam w ogóle właśnie też z tej marki Tear Milk Skin Toner i bardzo się z tego cieszę, dlatego że sama chciałam to kupić, ale stwierdziłam, że dobra, mam jeszcze tyle tych toników, nie bierz. I poczekałam jeden dzień i następnego dnia właśnie było, że w prezencie dostanę to, więc idealnie. A z pielęgnacji to wzięłam tak. No oglądałam się, bo taka dziewczyna, którą obserwuję, pojechała ostatnio chyba do Japonii albo do Korei, właśnie nie wiem kurczę gdzie. Ja wiem, że ja często mylę koreańskie z azjatyckimi, przepraszam. I ona była w tym takim najpopularniejszym ich sklepie z pielęgnacją i tam przypytywała klientki, co jest tak naprawdę takie trendujące w tym kraju. I ona powiedziała, że to jest najlepsze serum, że to wszyscy teraz kupują, jeżeli chodzi o przebarwienia i ogólnie o serum z witaminą C. Jako, że wiecie, że ja mam to i walczę z tym, to pomyślałam, dobra, bierzemy. I to jest Numbazin. Ja już używałam te produkty z tej marki, bo dostałam kiedyś od Cosibelli w paczce, bo Numbazin jest też dostępny na Cosibelli, jeżeli nie chcecie zamawiać na YesStyle. I to jest Vitamin Concentrated Serum. I to ma być takie serum rozjaśniające i antyoksydacyjne. Mamy tutaj witaminę C, ale jak widać mamy też glutation, więc jestem bardzo ciekawa tego serum i będę testować i dam wam znać. No i oczywiście, ja to jestem łasa na takie koreańskie, wiralowe rzeczy, bo dzisiaj to będziemy testować.
To jest, słuchajcie, riddle shot. Ja chciałam setkę, a ja nie chciałam 300. Teraz mi się wydaje, że ja chciałam 300. No ale wziąłam 100. To jest ogólnie produkt, który ma mocno wygładzać, działać przeciwstarzeniowo i tak dalej. I niby jak to się nałoży, to czujemy tak jakby milion igieł wchodziło nam w twarz. Więc ja jestem bardzo tego ciekawa. Oczywiście nie będę używała tego w dzień, kiedy używam retinalu. Będę to mieszać, ale ogólnie ja nie mam jakoś super wrażliwej. Ona się łatwo zaczerwienia, ale ogólnie nie jest ona super cienka. Więc jestem bardzo ciekawa. To jest właśnie, że to jest jako daily, a ja chciałam właśnie ten co kilka dni, więc coś mi się chyba pomyliło, albo oni mi coś nie tak wysłali, zaraz sprawdzę. No ale jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało i potem oczywiście skupiamy się na takim maksymalnym odżywieniu, na maksymalnym odżywieniu, nawilżeniu i ukojeniu skóry, więc będziemy to dzisiaj testować, ale na razie kończę, dlatego że muszę się pozbierać, dlatego że w ogóle zastanawiałam się, czy ja mam wam to mówić, czy nie, bo ja już sobie wyobrażam, jakie będą komentarze i mi się po prostu nie chce, ale idę dzisiaj do psychologa. Pierwszy raz w ogóle w całym swoim życiu i nie idę na taką klasyczną po prostu terapię, ale idę zrobić diagnozę na ADHD. Ja wiem, okej, wszyscy to mają, bla bla bla, spoko, ale to jest coś, co już długo chodziło mi po głowie, dlatego że też idąc bardziej w to, widzę, ile mam tych objawów, porównując też siebie do innych ludzi z mojego otoczenia, ja widzę, że ja jestem inna. Alan to mi to mówi przynajmniej kilka razy dziennie, że mój mózg jest jakiś... Nie będę kontynuować, ale po prostu chciałabym się dowiedzieć, czy tak jest, czy nie. I ja nie wiedziałam, czy ja chcę o tym mówić i tak dalej, dlatego że teraz dużo twórców idzie na tą diagnozę i wychodzi im, że mają to ADHD. I wszyscy mówią, no tak, teraz nagle wszyscy mają. Tylko że właśnie to, co robimy na co dzień, to jest idealny zawód dla takich ludzi, którzy mają trochę po prostu inaczej działający mózg. I ja, kiedy właśnie zaczęłam pracować nad Tauri i mam inny sposób pracy niż to, co robię tutaj, ja widzę, jak ciężko mi jest po prostu dawać siebie 100% w właśnie trochę innej płaszczyźnie i na ile problemów napotykam w trakcie. I po prostu ja już nosiłam się z zamiarem pójścia ponad pół roku. Zapisałam się w maju, bo mniej więcej tyle się czeka. No i właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy idę. Nie wiem, czy to w ogóle będzie jedno spotkanie, czy to... nie czytałam do końca. Ale no zobaczymy, więc... I dzisiaj jest wielki dzień, dlatego że Alanek ma dzisiaj urodziny i moim prezentem dla niego jest moje pójście do psychologa. Alan powiedział, że to jest idealny prezent, ale nie. Co mówisz? Ale nie. Prezent czeka w paczkomacie, muszę właśnie iść do paczkomatu i wtedy będziemy świętować, ale no... Tak, wiecie, przypadek, że to akurat na 19 było miejsce? Nie sądzę. Więc mam nadzieję, że nie tylko mi ostatecznie będzie się żyło lepiej, ale też Alanowi. Chociaż nie wiem, mi się wydaje, że akurat to mi przeszkadza. Chociaż nie, w sumie jak ja czasami Alanowi zaczynam o czymś opowiadać i mówię mu, co mi siedzi w głowie, to on mówi, że dobra, już dosyć, już wystarczy, bo jego mózg nie jest w stanie tego przetrawić wszystkiego, co ja mu powiedziałam, to ja powiedziałam, że to tylko 5% tego, co się dzieje w mojej głowie. Więc tak. Tak się odwaliłam, nieplanowanie, ale w sumie zostanę sobie w tym body i założyłam te nasze shorty Zoe. Że za dużo mam tu poduszek na tej kanapie. I zobaczcie, bo dużo osób myślało, że to nie da się zrobić z tych shortów, z tych outfitów takich bardziej eleganckich. No i halo, co to jest? Outfit elegancki, więc wygląda to bardzo fajnie. Założyłam do tego właśnie shorty z pasek, związałam włosy i myślę, że założę do tego jeszcze klapki, torebka. Jestem ready, a potem jedziemy z wami odebrać płytki do kuchni i chyba zajedziemy do mieszkania, żeby je zanieść, więc pokażę wam progres w mieszkaniu, bo też jest praktycznie łazienka skończona. Dobra, mam nadzieję, że mniej więcej jestem w kadrze, bo mnie nie widać. Ale już wyszłam.
No i teraz w sumie czekam 2-3 tygodnie na opis tego wszystkiego, ale pani tam policzyła, bo robiłam test, ale on nie był taki, że ja zaznaczałam, tylko rozmawiałyśmy, więc to mi się bardzo podobało, bo z tego pani mogła właśnie wyciągnąć więcej, bo ja tam coś mogłam dopowiedzieć, a nie tylko powiedzieć tak, nie. Więc to mi się bardzo podobało, bo wiem, że niektórzy robią tak, że po prostu dają test do wypełnienia. No i ogólnie wyszło tak, że na pewno mój mózg jest neuroróżnorodny i licząc punkty wyszło też, że mam to ADHD, no ale właśnie muszę poczekać, żeby pani mi dała tą taką całą diagnozę. A teraz muszę gdzieś znaleźć Alana, bo on pojechał po płytki, a mamy jechać no, do mieszkania, więc odezwę się potem. I zobaczcie, mamy tutaj łazienkę, mamy już muszę, no tu jeszcze na te szafy czekamy, mamy umywalkę, musimy wybrać jeszcze kran i mamy lustro z LEDami. Okej, okay. O nie, działają, mam poczekać więcej. Widzę, że trochę mi się ta kontrówka rozwaliła, no ale dobra. Dużo osób pisało, że ona, że te LEDy nie dają światła, ale tu mi się podoba, jak to wygląda. Jest git, zobaczcie, o nie, to oświetla. Na górze też mamy lampę, więc git. Fajnie. No i tutaj, żeby było dużo miejsca do przechowywania. Tu pod spodem będzie miejsce na śmietnik. Więc spoko, no tutaj też będzie jeszcze miejsce do przechowywania na całości, bo robimy tą szafkę pod zabudowę. Tu będzie pralka i do samego sufitu. Tu mamy wannę. No, spoczko to wygląda, idziemy dalej. No i zobaczcie, mamy też drzwi, z których jestem bardzo zadowolona. One są z marki Dre i wyszły naprawdę spoko cenowo. Więc mamy tutaj jedną parę oczywiście do łazienki. W każdym pokoju też mamy. No i też tutaj powoli już są też te listwy robione i zobaczcie w ogóle, jak to idealnie, weź zamknij drzwi, jak to idealnie w ogóle pasuje. Czekajcie, już tu perfekcyjnie wygląda. Więc super, coś jeszcze jest zrobione. Aha, lampy. Jeżeli chodzi o lampy w kuchni, to mamy te takie malutkie LEDy. Specjalnie nam zależało na tym, żeby one były bardzo niskie. No i tu mamy taką lampę, ona słuchajcie jest tak piękna, ale wydaje mi się, że w ogóle jest trochę chyba za nisko. Jak się doda te kule, to będzie za nisko. No właśnie, bo aha, no tutaj są pokazane, bo tutaj jeszcze będą te kule. I powiem wam, że naprawdę ta lampa robi robotę. I z tej samej firmy, bo to jest Italux, mamy jeszcze taką i ona też, jak widzicie, będzie w ten sam sposób podwieszona, więc to będzie do siebie pasowało. Chciałam, żeby właśnie te lampy były trochę fajniejsze, żeby jednak one też robiły robotę, bo wydaje mi się, że tak będzie. Więc będzie tutaj taka wisząca jedna lampa i właśnie tamta druga. A jeżeli chodzi o fartuch, który tutaj będzie, o zobaczcie, i tak wyglądają te płytki, są z Tubondzina jednak, bo mieliśmy wziąć z Opoczy? Nie, z Paradyża. Z Paradyża, ale jednak te były trochę tańsze, a one bardzo podobnie wyglądają, więc to są po prostu takie białe, nieregularne, ale śliskie, więc będzie fajnie się je czyściło. No, to tyle z update'u. O, tu też już mamy listwy. O, ściana na pewno. Więc gdzieś już się na pewno minutko. No, więc spoko, fajnie. Nie nagrywałam procesu robienia tego jedzenia, bo wymyślałam w trakcie, musiałam się skupić, ale to jest taki bowl trochę meksykański, zaraz zobaczymy oczywiście jak będzie smakować i jak będzie dobry, to wrzucę przepis na Instagrama, oczywiście Fidoncia. Co ty tu robisz, bąbel? Kto jest takim małym bąblem? Zapraszam na wieczorową pielęgnację, zobaczcie, tak wyglądają moje włosy po całym dniu. No i myślę, że one wyglądają spoko. A jeżeli chodzi o te produkty z Fenty, powiem wam, że ten stick jest genialny. Jest naprawdę świetny, ale no jest to balsam, więc on się nie będzie bardzo długo utrzymywał. A jeżeli chodzi o konturówkę, to nie wiem dlaczego, ale po tej stronie kompletnie mi ona nie została, ale po tej tak. I tutaj na dole również mi została, więc nie jest tak trwała jak inne konturówki, które testowałam czy używam po prostu, ale jest okej. Ale czy kupiłabym sama? Ale ten stick z Fenty kupiłabym sama i to zdecydowanie, tylko po prostu musicie znaleźć taki odcień dla siebie i ten Tulip Kiss czy jakoś tak,
tulip, coś tam. On jest, mimo tego, że jest bardzo jasny, to z każdą konturką wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ale jak chcecie zobaczyć, jak te balsamy wyglądają na mojej karnacji, no to sobie zerknijcie właśnie na rolki i myślę, że też wrzucę to jako... jako co? Jak się nazywają te krótkie filmiki tutaj na YouTubie, bo chciałabym zacząć je wrzucać, bo wszyscy mi mówią, że to powinnam robić, ale muszę ogarnąć, jak mogę to wrzucać z muzyką z Instagrama, bo tego nie wiem, ale w sumie te gadane rolki mogłabym tutaj wrzucać, więc ona jest gadana, więc to zrobię. No i właśnie zmyję makijaż i będziemy testować ten produkt, którego jestem super ciekawa. Teraz leci olejek do demakijażu, żel do mycia twarzy. No dobra, więc przeczytałam sobie instrukcję, to ma być pierwszy krok w pielęgnacji. Tak też jest, skórę już mam suchą, więc no sprawdźmy, jakie to będzie wrażenie. I mam po prostu... Ej, faktycznie. Nie powiem, żeby to bolało, ale czuję się tak, jakbym wmasowywała takie mini kawałki szkła w skórę. Ha! Ale to nie boli. Tylko jest takie dziwne uczucie. W sumie nawet mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa, jak to właśnie będzie działało. Dodam jeszcze trochę tutaj. Czuję to tylko w momencie, kiedy to wmasowywuję w skórę, bo właśnie było napisane, że trzeba to właśnie tak wmasować. Ale to bardzo szybko się wchłania i już nie ma w ogóle praktycznie tego produktu. Jaki ty jesteś ciemny! No, nie każdy się myje. Czy ja się jadę, nie? Chodź, Marylkę. Piszcie Alanowi w komentarzach wszystkiego najlepszego. Tam, że umyj się. Kończę, życzę wam udanego weekendu i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, pa!